Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Poranek Wnet. Dzisiaj jest 3 września, rok 2020. We Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie temperatury bardzo podobne, między 11 a 21 stopni Celsjusza. W Krakowie ponoć od godziny 15 będzie świecić słońce. Dzisiaj jest 119 dni zostało do końca roku 2020, roku pandemii. Dzisiaj wspomnienie w Kościele Katolickim świętego Grzegorza Wielkiego, papieża końca VI wieku. Ale my pędzimy teraz do Stanów Zjednoczonych. Profesor Adam Prokopowicz jest i w Nowym Orleanie, i przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, w Nowym Orleanie jest północ i 25 stopni Celsjusza. Nowy Orlean, a zwłaszcza południowa Luizjana, jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Ogłoszono stan klęski żywiołowej po przejściu huraganu Laura, który zniszczył w dużym zakresie całą południowo i południowo-zachodnią część stanu Luizjana. A więc nastrój jest trochę taki smutny, ale w ogóle nastrój jest smutny w związku z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Myśmy przez pewien okres czasu, panie redaktorze, nie rozmawiali i wiele rzeczy tutaj się zmienia albo rozwija i nie dokładnie w tym kierunku, w jakim wszyscy byśmy chcieli. Ale na początku chciałbym zacytować wyśmienitego dziennikarza amerykańskiego, który zmarł w 2009 roku, który jeszcze za czasów, kiedy istniał system komunistyczny, powiedział jedną rzecz. Ameryka jest na tyle mocna, że nikt z zewnątrz jej nie zniszczy. Ameryka może tylko i wyłącznie zniszczyć się sama od wewnątrz. I obawiam się, że mamy sytuację, w której, jeśli nie zostaną podjęte radykalne kroki, to będziemy mieli zniszczenie Ameryki w ciągu następnych 20, 30, 40 lat. To znaczy kraj ten nie zniknie. Kraj ten zostanie po prostu osłabiony, co spowoduje również, że cały system światowy, ekonomiczny, polityczny będzie musiał zostać zmieniony. Jak, tego jeszcze w tej chwili nie wiemy. W ostatnich latach Amerykanie wybrali sobie bardzo dużo demokratycznych, a powiedziałbym lewicowych lub nawet lewackich burmistrzów, gubernatorów. I w tej chwili, w sytuacji, którą mamy w Stanach, to powoduje określone rezultaty, ponieważ zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych uprawnienia prezydenta Stanów Zjednoczonych są ograniczone przez to, że wiele uprawnień mają gubernatorzy, burmistrze i tak dalej. Mamy sytuację, w której mamy manifestacje i zamieszki. Kiedy myśmy rozmawiali z panem redaktorem, o czym dzisiaj warto mówić, mówił pan o manifestacjach. Trzeba odróżniać dwie rzeczy. Manifestacja to jest pokojowe przejście ludzi przez miasto, którzy coś chcą powiedzieć zgodnie z konstytucją, mają do tego prawo. Ale zamieszki to jest tak zwana rozruba. To znaczy jest to, kiedy zaczyna się niszczenie biznesów, zaczynają się ataki na ludzi i w tej chwili sytuacja jest taka, że w zasadzie manifestacji w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo mało, o ile w ogóle jakiekolwiek, ale mamy do czynienia z rozrubami, z niszczeniem mienia. Ciekawa rzecz jest, że te zamieszki są powodowane przez określone organizacje. Następuje w ostatnich miesiącach radykalizacja tych stron uczestniczących w konflikcie. I chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że w tym konflikcie uczestniczy jakaś mała część społeczeństwa amerykańskiego, która jest związana z bardzo radykalnymi grupami po jednej i po drugiej stronie. Z jednej strony to jest grupa Black Lives Matter, grupy neomarksistowskie, do których podłączają się z bardzo dziwnych, nieznanych mi przyczyn, między innymi niektóre organizacje LGBT, a z drugiej strony na początku była to grupa białych, narodowych organizacji, która po prostu odpowiadała na te ataki, które się odbywały. Obecnie do tego włącza się całe społeczeństwo. Dlaczego? Dlatego jeśli te zamieszki powodują zniszczenie biznesów, to ludzie wychodzą z bronią i zaczynają tych biznesów bronić. Taka sytuacja miała miejsce w co najmniej 15 stanach Stanów Zjednoczonych. I tu mamy również paradoksy, bo czasami oskarżani o przestępstwo są nie ci ludzie, którzy wywołują zamieszki, ale ci, którzy bronią. Przykładem jest para ludzi, które występowało ostatnio na konwencji republikańskiej, która po prostu stanęła przed swoim domem, miała w ręku broń i uniemożliwiała przechodzącym nielegalnie
przez ich dzielnicę zamkniętą zresztą płotem, grupie Black Lives Matter, która wykrzykiwała bardzo wulgarne hasła, była bardzo agresywna. Oni po prostu bronili się, ale czarny prokurator z tego miasta oskarżył ich o to, że oni szantażują społeczność amerykańską. A więc mamy tutaj bardzo jakiś ostrą radykalizację, a z drugiej strony ja jestem przerażony tym, bo jeśli ktokolwiek, cokolwiek gdzieś w tej chwili powie na temat skrytykowania sytuacji w Stanach Zjednoczonych, albo nawet poprze prezydenta Trumpa, to jest jedno jedyne słowo, które od razu się pojawia. Jesteś rasistą. Bez względu na to, czy to w ogóle ma coś wspólnego z rasizmem, czy nie ma wspólnego z rasizmem. I to samo również zaczyna widać w Europie. Ja byłem parę razy, ostatnio musiałem przelecieć przez Atlantyk, byłem na przykład w Wielkiej Brytanii, kiedy w miejscowości Brighton była manifestacja w tym wypadku, pokojowa manifestacja Black Lives Matter. Ale tam właśnie nie było nic innego, tylko ten rasizm, ta nienawiść do białego człowieka niczym nie podbudowana. To było przerażające, muszę powiedzieć, ale przerażające jest nawet to, że niektóre organizacje międzynarodowe, takie jak World Economic Forum, ja ostatnio przeczytałem raport, w którym mówią oni o tak zwanym colorization, czyli o tym, w jaki sposób ludzie mają mniejsze szanse rozwoju już nie tylko na tym, że są biali i czarni, ale że są troszeczkę czarniejsi, brązowi, zieloni, żółci. No to zaczyna być już totalna paranoja. Jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, wróćmy do kilku konkretnych faktów, o których myśmy rozmawiali kilka miesięcy temu. Pamięta pan redaktor George Floyd? To był ten murzyn, który został przytrzymany przez policjanta kolanem przez kilka minut. Nie wchodźmy w całe zdarzenie, ponieważ tam było znacznie więcej niż to przetrzymanie, ale okazało się, że jak zbadano wszystko do końca, to pan Floyd był po prostu naćpany narkotykami, naćpany alkoholem, znaleziono u niego fentanyl, znaleziono różnego rodzaju inne narkotyki, w związku z tym ten człowiek był bardzo agresywny. To oczywiście nie usprawiedliwia działalności policji w ten czy w inny sposób, ale musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z walką z kimś, kto jest agresywny. W Kenosha, czyli w miejscowości, której w zasadzie troszeczkę na północ od Chicago, gdzie ostatnio miały zajście i niszczenie całego miasta, murzyn, który został zastrzelony został z tyłu, uciekał przed policją, ale ludzie nie wiedzą o tym, że na niego był nakaz aresztowania, że człowiek szedł do swojego samochodu i taki policjant nie wie, czy on z takiego samochodu wyciągnie broń, czy jego nie wyciągnie. Z drugiej strony, ci ludzie, którzy się bronią, mamy sytuację 17-letniego chłopaka, który jest takim, powiedzmy, harcerzem policyjnym na zasadzie współpracy policji ze społecznością lokalną. Kształci się młodych ludzi, w jaki sposób należy wykorzystywać broń, bronić się, w jaki sposób należy walczyć o sprawiedliwość, współpracować z policją i tak dalej. To jest bardzo pozytywny program. No i on został zaatakowany podczas takiej manifestacji. Miał przy sobie broń, uczciwie powiedziawszy, że rzeczywiście był za młody, żeby tą broń posiadać, ale się obronił. Zabił dwie osoby, trzecia została zraniona. Dlaczego o tym mówię? Zaczyna być tak duża radykalizacja, że w tej chwili powstaje pytanie, czy nie powinniśmy czegoś w Stanach Zjednoczonych zrobić? Dlaczego? I panie profesorze, na to pytanie za chwilę pan profesor odpowie, bo jest godzina 7:17, do studia wszedł Adrian Kowarzyk. A my wracamy do rozmowy z profesorem Adamem Prokopowiczem. Nowy Orlean, opowiadamy o zdarzeniach ostatnich, zamieszkach w Stanach Zjednoczonych. Co należy zmienić? Pan profesor mówił o tym, że Ameryka od wewnątrz może się sama rozłożyć, o ile nie nastąpią radykalne zmiany. Jakie to miały być radykalne zmiany? No więc właśnie, więc tak troszeczkę może nie najlepsze porównanie, ale od nieczystości w Polsce przejdźmy do tego, w jaki sposób walczyć z nieczystościami politycznymi, społecznymi w Stanach Zjednoczonych. Zacząłem mówić o tym, że w zasadzie gdyby pan prezydent Trump chciał zrobić radykalne kroki, to ma takie uprawnienia zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, żeby próbować wprowadzić wojsko, zrobić to samo, co zostało zrobione w Kenosha, ale musi to robić zgodnie z Konstytucją. To jest najważniejsza rzecz w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z Konstytucją, dopóki na przykład określony gubernator nie poprosi o pomoc rządu federalnego i o pomoc w na przykład przesłaniu National Guard do określonego stanu, to prezydent tego nie może zrobić.
Są inne sposoby, w które może działać, ale o tym za sekundkę. I na przykład, jeśli mówimy o tym Kenosha, czyli o tym, to tym malutkim miasteczku, w którym były ostatnie zajścia, to proszę sobie wyobrazić, zanim cokolwiek zostało naprawdę zrobione, to odbywają się takie zabawy różnego rodzaju lewicowych gubernatorów i burmistrzów. To oni poprosili o to, żeby przysłano im 150 członków National Guard. To oczywiście jest nic, w związku z tym ci, którzy dokonują tych różnego rodzaju rozbojów i awantur, z tego się śmiali. Dopiero w drugim etapie, kiedy przesłano tam bardzo dużą ilość członków National Guard uzbrojonych, w ciągu dosłownie pół dnia sprawa została załatwiona. Teoretycznie to samo można zrobić w Portland, Oregon, który jest taką siedzibą neomarksistowskich organizacji w Stanach Zjednoczonych i niedługo będziemy obchodzili rocznicę 100 dni zajść i niszczenia centrum tego miasta. Łącznie z tym, że niszczony jest budynek, w którym ma swoje biura burmistrz Portland. A ten burmistrz, mimo że to jest niszczone, to on cały czas popiera tych, którzy to powodują. Więc to jest zupełnie jakaś paranoja i być może wreszcie ktoś w którymś momencie zdecyduje się, żeby zastosować tego rodzaju prawa, które są związane z, w tłumaczeniu są to prawa walki z tak zwanym powstaniem przeciwko państwu, bo mamy do czynienia z działalnością anarchiczną. Black Lives Matter i te wszystkie organizacje mówią, czego nie można, co im się nie podoba, jak niszczyć, natomiast nie ma programów pozytywnych i to było również w pewnym zakresie przerażające podczas konwencji Partii Demokratycznej i w pewnym zakresie muszę być bardzo uczciwy, byłem zawiedziony podczas konwencji Partii Republikańskiej. Jeśli chodzi o konwencję Partii Demokratycznej, to ja miałem takie wrażenie, jak czytałem Mistrza i Małgorzatę, to te różne postacie, które gdzieś tam się przewijają, magiczne i tak dalej, to tu były postaci zdegenerowane. To były osoby, które krzyczały przeciw, 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 pokazywały sobie albo swoje radykalne pomysły dotyczące środowiska, albo radykalne pomysły co do swojej seksualności, albo braku poszanowania jakichkolwiek zasad i nie wiadomo było, o co im tak naprawdę chodzi. Tak na marginesie, ja również mam bardzo duże zastrzeżenia, albo może pytania co do wyboru kandydatki, w tej chwili już, tak, kandydatki na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, pani Kamali Harris. Kamala Harris, i to oczywiście nie można tego brać przeciwko niej, ale ja mam takie pytanie. Pani Kamala Harris jest córką hinduski i Jamajczyka, którzy przebywali w Stanach Zjednoczonych w sposób nielegalny. Oczywiście ona nie jest za to winna, ale jest pytanie, czy wśród tych milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych nie można było wybrać kogoś, kto jest równie inteligentny i nie ma jakiegoś bagażu pewnej nielegalności, bo pani Kamala Harris w związku z tym większość swojego młodzieńczego życia przebywała w Kanadzie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Dopiero po pewnym okresie mogła wrócić z powrotem do Los Angeles. Więc te wszystkie rzeczy w tej chwili są niesłychanie istotne, ale ja pokażę również tą radykalizację na swoim własnym przykładzie. Około miesiąca temu byłem w Waszyngtonie. Siedziałem sobie w kafejce. Nagle zostaliśmy otoczeni przez grupę ludzi, którzy zaczęli krzyczeć i zaczęli kazać białym ludziom, którzy tam siedzieli, albo pójść na kolana i przepraszać za swój tak zwany white privilege, czyli za wszystkie rzeczy, które mamy, niejako specjalnie jesteśmy traktowani dlatego, że jesteśmy biali, albo stanąć, podnieść pięść w górę i krzyczeć Black Lives Matter, Black Lives Matter. Niektórzy ludzie od razu to zaczęli robić, ja przy swoim parszywym charakterze nie i miałem dużo szczęścia, bo być może zostałbym pobity, ale nagle pojawili się skądś ludzie z drugiej strony, którzy dosłownie w ciągu jednej czy dwóch minut przepędzili to całe towarzystwo. W każdym razie sytuacja jest taka, że ta agresja tych anarchicznych organizacji zaczyna dotyczyć określonych obywateli, spokojnych obywateli. Bo to wszystko, o czym mówimy, dzieje się mniej więcej, ja bym powiedział, w grupie 10-15% społeczeństwa amerykańskiego, o ile tego w ogóle w tej chwili nie przeceniam. Natomiast jest to niesłychanie istotne w aspekcie nadchodzących wyborów. Bo tutaj to nie są już wybory w moim przekonaniu Trump versus Biden. To są wybory pomiędzy straszną radykalizacją i lewicowością Stanów Zjednoczonych Ameryki i pewnym programem utrzymania i konieczności zmiany ustroju kapitalistycznego. To drugie rozwiązanie w moim przekonaniu jest znacznie
lepsze, bo ono w mniejszym stopniu zagrozi całemu światu, a jednocześnie zmusi być może kraje we wszystkich regionach, w tym również w Europie, do przemyślenia, jaki kapitalizm mamy, co z niego wynika i jak dalej z tym walczyć, bo być może należy wreszcie podjąć określone decyzje, a nie tylko krzyczeć i stawiać bezsensowne, wieloletnie cele w zakresie środowiska, spraw społecznych, politycznych, narzucania tego różnym narodom w sposób zupełnie niezorganizowany. Więc tutaj mamy zupełnie inną sytuację w tej chwili, jeśli chodzi o wybory. W oparciu o ostatnie badania opinii publicznej, ta sytuacja nadal jest remisowa i wielki znak zapytania jest złączony z tym ze sposobem głosowania. Niektóre stany jednak zdecydowały się nad tym, że zmienią sposób składania tych głosów i w dużym stopniu będą one składane pocztą. Wczoraj przeczytałem taki komentarz Partii Demokratycznej, że jeśli Donald Trump wygra w dniu wyborów, to przegra następnego dnia, ponieważ spłyną te wszystkie głosy, które zostały oddane pocztą. No to jest bardzo duży znak zapytania, jeśli chodzi o cały system wyborczy i będziemy mieli tu na pewno jeszcze dalsze awantury, a ja myślę, że jeśli chodzi o te zajścia nie poprawi się, to będziemy mieli do czynienia, prawdopodobnie pan prezydent Trump zdecyduje się na bardziej radykalne posunięcia, jeśli chodzi o użycie siły. Także sytuacja jest bardzo skomplikowana. Sytuacja, ja bym chciał, żebyście państwo patrzyli na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, nie na jakąś tam Kenoszę gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, nie na jakiś tam Portland, ale na to, w jaki sposób to wpłynie, bo wcześniej czy później wpłynie, bo już wpływa na to, co będzie działo się w Europie. A sytuacja w Europie nie jest tak spokojna, ale to chyba już na następną rozmowę. Bardzo za ten raport o tym, co dzieje się w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję. 2 miesiące do wyborów prezydenckich. Mam nadzieję, że pan profesor częściej będzie występował na antenie Radia Wnet. Wszystkiego dobrego, dobrych snów. Wszystkiego najlepszego dla Polaków i Polski. American Dream. Profesor Adam Prokopowicz był gościem Poranka Wnet, skoro Dream, to i niech będzie śniadanie w Ameryce.